Alola, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Ultra Moon. No i tak, ostatnio zresztą wygrał właśnie tutaj na Bracket Hill. No i w dzisiejszym odcinku dalej zajmiemy się wyłapywaniem Pokémonów tutaj, bo wciąż tutaj jest jeszcze Pokémon, którego chcę złapać, którego chcę dołączyć do mojej drużyny i którego jeszcze złapać mi się nie udało. Tak więc znów mamy tutaj okazję wyłowić coś rzadkiego. Tylko tak, jak tu podejść, żeby tego nie spłoszyć? Myślę, że najlepiej będzie podpłynąć gdzieś od boku, tak żeby, bo po prostu jeżeli wsiądziemy na Laprasa, będąc zbyt blisko punktu, gdzie możemy złowić rzadką rybkę, to po prostu ta rybka nam zwieje. Tak więc musimy się przybliżyć delikatnie na odpowiednią odległość, zarzucić wędzisko i spróbować złapać to, co złapać bym chciał. Tak więc miejmy nadzieję, że może nam wpadnie. Serdecznie jest pewien wyjątkowy Pokémon, którego złowić można tylko na niektórych punktach łowieckich, tam gdzie mamy połączenie z morzem, natomiast ten, którego ja chcę złapać, niekoniecznie tam występuje, tak więc mam do czynienia z kolejnym Pokémonem, legendarnym Magikarpiem, którego jeszcze nawet nie udało mi się złapać, tak więc skorzystajmy z okazji i go złapać spróbujmy, mam nadzieję, że Fighter tak nie będzie za mocny, żeby go wykończyć i chyba będzie. Tak. No niestety Magikarp nie dał rady z Orule. No cóż, w sumie propos jeszcze Zoruły i tak dalej, nie głupio może by było się podleczyć w centrum Pokémon, więc może tam udajmy się, przy okazji może w trawie znajdziemy jeszcze jakiegoś nowego Pokémona, nie pamiętam dokładnie co już tu wyłapałem, ale myślę, że zdecydowano większość Pokémonów, ale jednak nie, wciąż jeszcze pozostał tutaj do złapania Morlol. Morlol jest kolejnym Pokémonem, jest to Pokémon trawiasto baśniowy, którego mi się okazji już zobaczyć pewnie w jakiejś walce trenerskiej, natomiast jeszcze nie było nam dane go złapać, tak więc jeden Power robaczy, który coś tam zabrał. Tak, do tego flash obniżający celność. No dobra, myślę, że Fighter tak będzie idealnym ruchem, żeby go po prostu osłabić, a nie dobić. Dokładnie, dobra. O nie, Moonlight! Moonlight jest to atak leczący, leczy on o połowę HP, jeżeli nie ma jakichś warunków pogodowych, jeżeli warunki pogodowe nie sprzyjają, w sensie są jakieś inne niż ich brak, no to wtedy leczy on o mniejszą ilość HP. Dobra, Hidden Power, dajesz Zorua. Dobra, kolejny Moonlight i tak będziemy się kontrolować. Moonlight, Hidden Power, Moonlight, Hidden Power, to jest strasznie irytujące. Aż w pewnym momencie też mogę nie trafić się moim Hidden Powerem, bo mam obniżoną celność. Albo wsiądzieć od krytycznej, też będzie lipa. Dobra, Astonish, jest ok. Dobra, 2 HP, żyje jeszcze. Dobra, tak więc Zorua przedstawia sobie prawdziwe oblicze. I Morul znów przywołuje wsparcie, no kurczę. Nie. Dobra, nie przywołał. Jakby przywołał, to by nie mógł go złapać i by musiał kombinować. A tak, spróbujmy złapać Morul. Może też ma fajną wyższą formę, jaką jest Shinotic i w sumie ten Pokémon ma poza całkiem ciekawe ruchy i ogólnie może być całkiem ciekawe. No ale okej, zapłaciliśmy kolejnego nowego Pokémona, 103 punkty EXP i dane oni zostaną dodane do naszego Rotondexa. Tak więc, Morlol! Okej, poczytajmy co Pokédex o nim powie, bo sam w sumie nie jestem pewien cóż to jest za Pokémon, jest to Illuminating, czyli taki świecący. Okej, okay, trawiasto baśniowy. Uwielbia wilgotne miejsca. Kiedy zapada zmierzch, ten Pokémon wyrzuca z siebie albo pyłki wypełniające tę taką jakby... No, taki jakby grzybek tego Pokémona świecą. Okej, okay, więc mamy kolejnego nowego Pokémona, który trafia do boksu. Choć w sumie mogłem rzucić okiem na jego statystyki i coś o nim powiedzieć, no ale... dobra, tak, twój team wydaje się potrzeby... no, leczyć, Rotom przypomina i dokładnie... team trzeba leczyć. Ja widzę, czy dalej mogę korzystać z konkurencji. Chyba już nie. Dobra, więc tak, skorzystajmy z centrum Pokémon, skoro Comfy nie chce pomóc. Choć być może wystarczyło, że podszedłem do tych kwiatków tam, ale okej. Okay. No i dobra, w sumie mam też dwa nowe Pokémony w teamie, to też i można zerknąć.
w teamie. W sumie to tych nowych Pokémonów jest całkiem sporo. No dobra, więc tak, wrzucimy te dwa nowe tu. No i przyjrzyjmy się temu, cośmy złapali w odcinkach w poprzednim i dzisiejszym. Tak więc statystyki, najpierw Poliwag, Pokémon czysto wody, Pokémon Kijanka, który hartuje się naprawdę dużą szybkością. Fajnie mówi to się o Trapsor, która sprawia, że jeżeli dostanie wodę atakiem, to go leczy zamiast ranić. No i niekoniecznie atakiem, może być to też jakiś ruch, który niekoniecznie musi atakować. No i z nowych ataków mamy, co my tu mamy, Water Gun, atak wodny, Hypnosis usypia, Bubble, wodny atak może spowolnić, walka 2 na 2 rani, oba Pox i Double Slap uderza od 2 do 5 razy za 15, stanowi 85, czyli niska, więc atak raczej jakiś nie najlepszy. Dalej mamy Morlo, Pokémon trzystobaśniowy, dobry w spec ataku jak widać, ale tutaj spec defense jednak bierze górę. No i z nowych ruchów, co my tu mamy? Mamy właśnie Flasha. Flasha, który obniża celność po prostu, no Moon Knight, który leczy o tam jakąś trochę chyba ponad połowę HP, ale jak... ilość tych HP zależna jest właśnie od warunków pogodowych. No i Mega Drain, taka mocniejsza wersja Absorba. Mamy też jeszcze Illuminate, która sprawia, że w walce ta umiejętność nie ma raczej zastosowania. Poza walką przyciąga ona... zwiększa szansę po prostu na dzikiego Pokemona, jeżeli ten Pokemon jest jako pierwszy w drużynie. Czyli po prostu więcej spotykamy ich w trawie czy pływając. Dalej mamy Goldina. Goldin, czyli złota rybka. Z nowych ataków raczej nie mamy nic ciekawego. Mamy umiejętność Swift Swim, która podwaja szybkość w czasie deszczu. No i jeszcze mamy Basculina. Z umiejętnością Rocket, która sprawia, że ataki zadające dwustronne obrażenia nie zadają tych drugostronnych obrażeń naszemu Pokémonowi. Z nowych ruchów mamy tutaj właśnie Headbutt. Uderzenie z czachy może potknąć. Bite, czyli ugryzienie. Aqua Jet, taki wodny, szybki atak oraz Chip Away, który uderza niezależnie od zmiany statystyk. Czyli w sumie obniżenie ataku czy podwyższenie obrony przeciwnikowi, jak również nam podwyższenie ataku zapewne, też nie ma tutaj skutku. Ale ogólnie atak całkiem ciekawy. No dobra, to w sumie tyle, co można powiedzieć o nowych Pokemonach tutaj. W sumie nie wiem, czy jeszcze przyjrzeliśmy się naszemu innemu Pokemonowi, jakim jest właśnie Lycanroc. Lycanroc, właśnie forma Dusk. Ma świetną umiejętność, jaką jest Tough Claws, która zwiększa siłę ataków, które mają kontakt. Czyli na przykład taki Bite, Thunder Funk, Trash, to są ataki kontaktowe, one będą mocniejsze. Ale z kolei taki Rock Tomb już niekoniecznie. No i ogólnie też statystyki ładnie mu podskoczyły. No dobra, więc tak, teraz Lycanroc staje się naszym najsilniejszym Pokemonem. Ale oczywiście nie o tych Pokemonach, które mamy, a o tych, które będziemy mieć, chciałbym powiedzieć, jak najwięcej. Tak więc lecimy dalej. Chcę złapać w końcu tego jednego Pokemona, na którym, że tak powiem, mi zależy. Tu niestety nic nie pluska się, a szkoda. Bo jakby się pluskało, byśmy mieli zwiększone szanse na to, że trafimy jakiegoś wyjątkowego Pokemona, że szanse na tego, którego ja chcę złapać tutaj są jakieś 3%, to byłoby wręcz wskazane, aby... no, że tak powiem, były one większe. Dobra, kolejny Morlol. Nie wiem, czy się chce z nim użerać, bo w sumie ma dosyć wysoki level i walka z nim trochę by trwała. Dobra, kolejny Dziki Pox. W sumie nie wiem, czy... nie, złapaliśmy jeszcze Dewpidera, więc też fajnie byłoby go spotkać. I Poliwag. W sumie tu też za dnia może złapać jeszcze jednego Pokemona wodnorobaczego. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Dobra, zobaczymy, czy tu się będzie dalej coś... dalej będą jakieś bąbelki. Nie ma bąbelek. Tu są. Dobra, więc zarzućmy wędzisko i zobaczmy, czy uda nam się złowić to, czego szukam. Czasami też poza Pokemonem możemy wyłowić itemki. Tak więc nie jest powiedziane, że zawsze wpadnie nam Pokemon. A najmniejsza szansa oczywiście na to, czego szukamy. To jest taka ironia tej gry. Dobra, więc kolejny Goldin, no to Faint Attack na 2 ciosy, myślę, że go wykończymy. Chociaż w sumie mój Hidden Power robaczy raczej byłby w stanie to wykończyć. No ale dobra. Dobra, więc jeszcze raz Faint Attack. No i wykańczamy Goldin. Dobra. Tak więc za Goldin też dostajemy troszkę punktów expa, ale tylko odrobinkę. No dobra, więc płyniemy sobie dalej. Trzymając przycisk B możemy też przyływać szybciej, tylko wtedy mamy większe szanse na spłoszenie ryby, jak są właśnie tutaj takie te bąbelki.
No i sobie też pływając możemy natknąć się na różne dzikie poksy. Dobra, lecimy dalej. O, nie spłoszyło mi ryby. To ciekawe. No ale okej, zobaczmy, co ciekawego tutaj złowimy. Jak się coś nie złowi, to śmiało możemy zaczynać jeszcze raz, bąbelki nie znikną. Dobra, kolejny dziki poks, czy będzie to w końcu to, czego szukam? W sumie może tego meczekarpa uda nam się osłabić, wystarczająco by móc go złapać. Fajnie by było. O, poziom 21! Wow, to nawet mój hidden power może być niewystarczający. Tak, i Magikarp jest dosyć szybkim Pokémonem. Poza statystyką szybkości, to raczej... Cios krytyczny. To raczej inne jakoś nie szaleją szczególnie. W sumie też Magikarp jako wsparcie jest w stanie przywołać swoją wyższą formę Gyaradosa i to też nie byłoby głupie, gdyby udało nam się go złapać. Rotom, hej młody! Czuję się silny będąc sobą, tak więc może byś to uczcił jakąś ksywką dla mnie. Co powiesz na Rotohai? Albo Rotoha. No okej, niech będzie. Dobra, teraz ja Rotoha jestem, fajnie. No i znów, tak więc Rotoha, jak się czujesz dzisiaj? Ja spoko jest. Dobra, więc miło to słyszeć. No i znów mamy Rotolotto, na którym może wyciągniemy jakiegoś fajnego Rotopowera. Ciekaw jestem, czy ten Rotopower przyciągający rzadkie wysokolevelowe Pokémony działa też na Pokémony łowione na wędkę. To jest też takie dosyć ciekawe. Dobra, w każdym razie zarzućmy tu wędzisko. I miejmy nadzieję, że może złapie się ten Pokémon, którego ja tak poszukuję. I... Jest! Jest, moi drodzy, oto kolejny nowy Pokémon, moi drodzy, to Feebas! Tak jest! Feebas jest jednym z najrzadszych występujących tu Pokémonów. Jest to taki Pokémon ryba, który siłą dorównuje Magikarpowi. No i ja chcę go złapać. Tak, Pokemona, który dorównuje siłą Magikarpowi. Dokładnie. No dobra, więc do walki z nim wyślę najpierw może Lillpapa oryginalnego. Z tego względu, że no, troszeczkę chciałbym go osłabić, ale jednak nie chciałbym go wykończyć. Tak więc idzie Epic Splash. I Feebas przywołuje wsparcie. Może jakoś wyższe levelowe by mnie pokardził. W każdym razie pojawił się kolejny. No i okej, tam nawet level 14, więc jest całkiem spoko. No dobra, więc spróbuję sobie zobaczyć tego na wyższym może poziomie. Zobaczmy, jak zadziała na nim Bite. Feebas też sam w sobie jest dosyć szybkim Pokémonem. Podobnie jak Magikarpa też umie to jest w złym. No ale dobra. Bite. No dobra, widzę, że zabrało to niespełna połowę, więc myślę, że uda nam się go w porządku osłabić. Jakoś szczególnie musimy się obawiać ataków ze strony Feebasa, bo on co najwyżej może użyć Splasha lub Tackla. Tak więc kolejny raz Bite i... No niestety, ten Feebas tego nie przetrzymał. Tak więc widzicie, jakim silnym Pokémonem Feebas jest. No dobra, miejmy nadzieję, że chociaż kryt jakiś nie wpadnie. Ale od razu pierwsza tura, już panika przywołuje wsparcie. Dobra, Bite. Ładnie udało nam się osłabić Feebasa i już więcej nie będę próbował. Pokeball, lecisz! Spróbujmy złapać tego... tą paskudną rybę. Dobra, mamy go. Mamy, moi drodzy, Feebasa. I dlaczego że tego Feebasa chciałem tak złapać? Dlatego, że on ma mega ewolucję. Znaczy, mega. Jest po prostu mega. Dobra, w każdym razie Feebas, a to jest kolejny nowy Pokémon, który wstąpi w nasze szeregi. Tak więc, tak, dano zostaje do naszego Pokédexu, więc jest to Pokémon ryba, ponieważ... ze względu na to, że występuje niemalże nigdzie, ludzie też i nie zwracają na niego uwagi. Jednak są pewni osoby, którzy zbierają Feebasy i tylko Feebasy. Aha. Okej, okay. W każdym razie mamy kolejną nową rybcię. No i dobra. Trenować rybcie będziemy po tym, jak ją ewolnę, bo teraz trening nie ma raczej sensu. Co ciekawe, jeszcze tutaj, właśnie w tej takiej morskiej już trochę bardziej wodzie, możemy też złowić pewnego Pokemona na wędkę i tu mamy aż 3 punkty, gdzie można wyciągnąć coś rzadkiego, więc przy odrobinie szczęścia uda nam się wyciągnąć to, czego szukamy. No i dobra, kolejny dziki pox jest to Wishiwashi. Wishiwashi go też jeszcze chyba nie miałem okazji złapać, więc
Zoruba pod osłoną Fibasa wchodzi do akcji. No dobra, Hidden Power obawiam się, że może być za mocny, więc użyjmy Fade Attack. Fade Attack okazuje się też być za mocny, także Wishy Washy padł. Ale Wishy Washy go jeszcze będziemy mieli okazję niejednokrotnie znaleźć, tak więc tutaj tym się jakoś szczególnie nie przejmuję. Dobra, tu jest jeszcze więcej takich punktów fajnych. No dokładnie rzecz ujmując, aż 4. Dobra, więc zarzućmy wędkę. Nic nie łapie. Właśnie mamy taką jakby półmorską wodę, bo jednak słodka wlewa się z jezior na Brooked Hill i rzek, a z kolei częściowo widzimy przelewa się tu woda morska. Takie ciekawe miejsce. No dobra, tak więc mamy kolejnego poksa. Kolejny Magikarp i być może kolejna szansa na jego złapanie. Level 19, dobra, Hidden Power! I znów kryt! Kurczę! Ale kryty sadzę. Właśnie akurat jakie są potrzebne. Dobra, kolejny dziki poks na wędce. Czy kolejny Magikarp? A może tym razem to, co szukam? Wishy Washy! Też może być. Właśnie tylko w tym jednym, jedynym miejscu występuje też i pewien Pokémon, którego złapanie może nie być takie proste. Znalezienie konkretnie. Złapanie w sumie też. Ale dobra, leć Lil Pup. Lil Pup tutaj... Growl? Wow, nawet nie wiedziałem, że Wishy Washy to potrafi. No dobra, lecimy. Bite! Helping Hand oczywiście nie działa. Mamy Bite, który zabrał tyle co nic. Więc w sumie Lil Pup będzie całkiem niezły do osłabienia Wishy Washy. Flinch, elegancko. No to jeszcze raz Bite i spróbujemy Wishy Washy sobie złapać. Dobra, czerwony HP, kolejny Flinch i przywołuje wsparcie. I miejmy nadzieję, że nie przytoczę, bo jednak dotarło. Tak więc będziemy musieli zrobić zmiany. Zmiany i wysłać z powrotem Zoruę pod słoną Fibasa zapewne. Troszeczkę podtrenuję przypadkowo Lil Pupa. W sumie nawet nie głupio byłoby podtrenować Lil Pupa, bo wtedy miałbym jeszcze jego ewolucję po prostu w deksie. No i tutaj Helping Hand faktycznie już może mieć sens w walkach właśnie, gdzie mamy Pokémon plus wsparcie, ale niech ty opa używaj Helping Handa. Dobra, Hidden Power. Tak, i już teraz właśnie użył ruchu Aquaring, dzięki któremu leczy się w międzyturzu. Dobra, Fade Attack i Wishy Washy pada. Zostaje nam tylko jeden Wishy Washy. Lil Pup rośnie w siłę. I również Fade Attack. Ale Zoruba odsłania swoje prawdziwe oblicze i teraz myślę, że czas na złapanie. Tak jest, nie przywołuje wsparcia, więc Pokeballu i łapiemy Wishy Washy. Tak więc nie na to jak nocne łowy. Nocne jak nocne. W realnym świecie mamy dzień, w grze mamy noc. Uroki Pokémon Moon. Dobra więc, 95 punktów EXP i Lil Pup zdobywa kolejny poziom. On ewoluuje chyba koło 18 poziomu, jak nie później. Dobra, w każdym razie mamy Wishy Washy'ego, Pokémona, który nie ewoluuje, ale który może zmienić swoją formę, jeżeli ma ponad poziom 20 i ma dużo HP. Tak więc jest to właśnie pojedyncza forma, jest to taka, taka mała płotka typu wodnego. Aha, kiedy ma kłopoty, połyskuje swoimi oczami, by ściągnąć się po swoich pobratyńców. Światło to może, może być widoczne nawet z odległości 25 mil. Czyli jakieś 30 kilometrów. 30 paru. Tak więc, no... Ciekawe. Dobra. I spróbujmy jeszcze raz coś tutaj złowić. Nic nie bierze. Próbujmy dalej. Nic nie bierze. Próbujmy dalej. I nic nie bierze, no kurczę. Nawet z Magikarpa bym się nawet ucieszył, bo miałbym w końcu kolejnego poksa do deksu. Ale oczywiście nic nie chcę brać.
Jeżeli chcemy sobie zestartować te tutaj punkty z bąbelkami, gdy szukamy jakichś właśnie rzadkich Pokemonów, to po prostu wystarczy, że wyjdziemy i wejdziemy z powrotem do danej lokacji i te punkty znów będą odnowione, a tutaj jak nic nie chcę brać, tak nic nie chcę brać. O co kurczę chodzi? Jest coś. Czy będzie to Pokemon, którego szukam? Kolejny Wishy Washy. Dobra, teraz Zoruba pod osłoną usiłasz go. No dobra, jedziemy. Wtedy tak. Sweet Thief ma nawet więcej PP. Dobra, usiłasz i Brine. Jest to atak wodny, który działa lepiej, jeżeli przeciwnik ma mniej HP niż połowę chyba. Jakoś tak to było. Dobra, wsparcie nie przybyło do usiłasz go, jednak za słabo błysnął swoimi oczkami. Tak więc jeszcze raz Wtedy tak i po usiłasz. Dobra. Tak więc rozwaliliśmy wszystko, co było tutaj już chyba do rozwalenia. Nie złapaliśmy jeszcze wszystkiego, co było tutaj do złapania. Aczkolwiek, no cóż, możemy też popływać. Pływając też jest szansa na to, że po prostu coś znajdziemy. Nie jestem pewien, czy akurat w tym miejscu coś pływa, aczkolwiek myślę, że powinno. Zawsze można użyć też oto Encounter, co zwiększy szansę na spotkanie jakiegoś Pokemona na wodzie. No i dobra, coś mamy. Mamy Wingola. Wingola już mamy, dobrze znany nam Pokémon, więc nie. Spróbujmy go sobie rozwalić. Wingull czasami też może trzymać przedmiot, jaki jest Pretty Wing, więc opłaca się go nawet okradać. Przedmiot ten może być sprzedany za jakieś tam pieniążki. No i to w sumie tyle. Dobra. Do brzegu dobijamy. Jeszcze wróćmy na wody na samym Brooklet Hill, bo z tego co pamiętam, tam można było jeszcze złapać Pokemona, jakim jest Sarskit. Teraz tylko nie jestem pewien, czy to było za dnia, czy nocą. No dobra, tu też mamy jeszcze punkt, w którym można coś ciekawego złowić. W sumie już wyłowiłem wszystko, co można złapać tutaj na wodzie normalnie, poza Magikarpiem w sumie. Ale tak naprawdę Magikarp występuje wszędzie, więc szanse na jego złapanie, no to po prostu 80%, jak nie większe. No nic nie chcę brać. Pokażę wam, co się stanie, jak podpłyniemy za blisko. Po prostu ten punkt zniknie. Podobnie też, jak przepłyniemy szybko obok, to ten punkt też zniknie. W sensie bobelki, spłoszymy w ten sposób rybkę. Dobra, Poliwag. To też jest Pokémon, którego szukam. No dobra. Tiff dla odmiany. Złodziej Zorua. Dobra, Water Game. Tak jest, Zorua pokazuje swoje oblicze i jeszcze raz Tiff. Kradniemy. No okej, 125 punktów XP i mamy prawie level. W sumie, nie głupio może by wam było też pokazać, jak działa Tiff, tylko w tym celu musiałbym zabrać Zorulę Focus Banda. Widzę, że też Dr. Rock nic nie ma, to przy okazji, skoro już wszedłem w poksy, to pokażę wam, co złapaliśmy w dzisiejszym odcinku. Tak więc, na początek Feebas, jest to Pokémon właśnie typu czystowodnego, jest taka ryba, która zna tylko Splasha, podobnie jak Magikarp, później poznaje też i Tackle, i chyba nawet Flail, czyli tak samo jak Magikarp. No i z nowych, znaczy no, abilitkę ma Swift Swim, podobnie jak Magikarp w sumie. No i tutaj mamy najwyższy Speed, plus później Spec Defense. Dajmy Wishy Washy'ego, on ma wyjątkową umiejętność Schooling, jest to jedyny Pokémon, który ma tą umiejętność, która sprawia, że jeżeli ten Pokémon ma dużo HP, to zmienia swoją po prostu formę w taką mocniejszą, gdzie zbiera się multum Wishy Washy'ich. Jednak przestają się one zbierać tych HP, zejdą na niskie i wtedy Wishy Washy wraca do normy. No i co my tu mamy z nowych ruchów? Właśnie Brain, który... Jeżeli, aha, no tak, cel ma mniej HP, połowę lub mniej, to wtedy ten atak uderza za zdwojoną siłą, czyli całkiem mocno. No i z nowych ruchów to w sumie tyle. No dobra, więc jak nam wpadnie jakiś Wingull, czy coś takiego, to pokażę wam, jak działa Tiff. Bo wiem, że od Wingulla jest bardzo duży procent szans na to, że można ukraść jakiś itemek. Tak więc pływamy... Możemy się fajnie poobracać na Laprasie. Dobra, kolejny dziki Pox. Czy będzie to Wingull, czy będzie to kolejny Poliwag? Jest Sarskit!
Jest Sarski, czyli Pokemon właśnie, którego szukałem. Sarski, moi drodzy, o właśnie, Sarskitowi też można ukraść przedmiot. Sarski bardzo często trzyma miód. Miód sprawia, że po prostu przywołujemy dzikiego Pokemona od tak. I Sarskita wykończyłem. Nie! Ja chciałem Sarskita złapać, on występuje tylko nocą, z kolei Dupidera może złapać za dnia. No i Zorua próbuje poznać ruch Taunt. Taunt jest w sumie ruchem, który sprawia, że przez 3 tury przeciwnik może nas tylko atakować, nie może używać ruchów statusowych. To jest z jednej strony fajne, z drugiej niezbyt, ale chyba może i fajniejszy niż Faint Attack. Chyba tak, po co mi dwa ataki o tej samej sile, więc wywalmy Faint Attack i weźmiemy sobie Taunt. Taunt jest czasami praktyczny na Pokemonach, które na przykład nas notorycznie usypiają i tak dalej. No i też ukradliśmy miód od właśnie... Lilpuff znalazł Ultra Bola, super. A z kolei mamy tutaj miód, który właśnie jest w stanie ściągnąć dzikiego Pokemona i w sumie można by to sprawdzić. Tak jest, do niczego innego miód mi się nie przyda. Zaraz miód będzie w itemkach po prostu. Nie wiem, czy już wcześniej... Nie, znajdowaliśmy miód, faktycznie. Miód znajdowaliśmy... Dobra, ułóżmy to według typu, bo tak tego nie znajdę. Miód znajdowaliśmy na... łączce. A działa on właśnie tak. Używamy miodu i już ściąga to dzikiego poksa. Co prawda nie interesuje mnie jakoś szczególnie Poliwag, ale... Okej, walczmy. No dobra, to cóż... Poliwag raczej nie trzyma nic. Tiff po prostu go wykańcza. Dobra, przyszedł mi się jakiś Pokémon ze słabszym atakiem. Takowych za bardzo nie mam. Choć z drugiej strony jeszcze mógłbym spróbować... Aha, w sumie jeszcze Dartix ma niższy level, więc jego troszeczkę podtrenuję. No dobra, więc przy odrobinie szczęścia może uda nam się znaleźć jeszcze jednego Sarskita. I czy będzie nam to dane jeszcze w dzisiejszym odcinku? Fajnie by było. Nie wiem, czy Sarskit też nie występuje w trawie. Wiem, że on występuje na wodzie, to na pewno. Mi się okazja się przekonać, ale skoro Dupider występuje też w trawie, to i Sarskit też powinien. A Sarskita nie będziemy mieli niestety okazji ponownie złapać, dlatego też zależy mi, żeby złapać go tu. No i dobra, kolejny Sarskit level 16. Czy mój ominous wind? Jaki on jest mocny? 60. No cóż, sprawdźmy to. Dobra, quick attack w naszą stronę. I ominous wind. Mam nadzieję, że to przetrwa. Przetrwał i to całkiem nieźle. No dobra, spróbujmy go złapać, już drugi raz go nie uderzę. Nie byłbyś Pokemona też trochę False Swipe. On nie wiadomo, niezależnie od tego jak będzie mocny, zawsze zostawi Pokemonowi 1 HP. Ale dobra, uda nam się złapać Sarskita, czyli jeszcze tylko Dupider. I będziemy mieli chyba wszystko, co występowało na tej... ogólnie na Bracket Hill. Dobra, także mamy dane o kolejnym Pokemonie, jakim jest właśnie nisza forma Masquerain'a, Sarskit. Więc jest to taki... jakoś ten się pajączek nazywał, w każdym razie taki, no wiecie, pływający po wodzie, robacowodny. Żyje na różnego rodzaju stawach i bajorkach, których żyje sporo roślin. Często walczy z Dupiderami o właśnie tereny i pożywienie, ponieważ są zamieszkują podobne i żywią się tym samym. No i też mały miód, właśnie. Sarskit ma bardzo duże szanse na znalezienie miodu. Znaczy, w sensie na to, że będzie go trzymał. No dobra, skoro mamy Sarskita, to jeszcze tylko nam Dupider gdzieś tam pozostaje, ale Dupidera... Czy samego Dupidera może szans już złapać dalej nie będzie. Sobie wyżej jego wyższą formę. Raquanida. Dobra. Na Tauro i lecimy. W tę stronę... A czy gościu nie miał dodać TM-a czy coś? Nie. No widać, TM zdobędziemy gdzieś indziej. Natomiast gościu się chciał tylko z nami pobić, ale to też spoko. No dobra, więc udajemy się do centrum Pokémon i w sumie dzisiaj dziękuję, to też będzie wszystko, zbyt wiele nie zrobiliśmy, ale przynajmniej wyłapałem większość Pokémonów i złapałem to, co chciałem złapać. To, co chciałem właśnie złapać, to, na czym mi zależało. W sumie też można by powiedzieć słówko odnośnie
Salskita, którego złapałem. Czy jest o nim coś ciekawego do powiedzenia? Więc tak, umiejętność Swim, czyli podwajająca szybkość w deszczu, także nic jakoś super nadzwyczajnego. Dodatkowo z nowych ruchów mamy takie jak chociażby Swim. Switchwind sprawia, że po prostu obniża on unikliwość Pokemonowi o 2 stopnie. W poprzednich generacjach można było jeszcze tym przyzwać dzikie Pokemony, tak samo jak obecnie miodem to zrobiłem. No i to tyle, co można powiedzieć na temat ów Pokemona. No dobra. Jeszcze tylko zerknę na drugiej grze, czy ja przypadkiem nie mam pewnego przedmiotu. Który by mi się przydał. Mam. Więc, moi drodzy, skorzystajmy z okazji, że jeszcze odcinek nie wyszedł aż jakiś taki mega długi. I dlaczego by na przykład nie pokazać wam jednej opcji, jaką jest właśnie opcja wymiany. Czyli właśnie skorzystając z opcji Quick Link możemy połączyć się z drugą grą, z drugą konsolą. Tak więc pouczę się dzisiaj z moim Pokémon Moon z kolei w celu wymiany. Tak jest, tam wyślę Fibasa. Tak wystarczy, że przytrzymamy tutaj A bądź na ekranie dotykowym i po prostu teraz wybieramy, co chcemy zrobić. Chcemy użyć opcji Link Trade, czyli wymianę. Oczywiście pomiędzy Pokémon Moon a Pokémon Ultra Moon czy Ultra Sun możemy się dowolnie wymieniać, także, znaczy dowolnie. Nie do końca tak dowolnie, bo nie możemy na przykład wysłać Pokémonów, które tam nie występowały w poprzedniej wersji. Czyli na przykład Lycanroca Dusk. No ale większość Pokémonów bez problemu. No dobra, więc wyślę tam Fibasa. Dlaczego? Dlatego, że wróci do mnie w nieco odmiennej formie. Jeszcze nie w tej chwili, ale za moment. I właśnie też po każdej wymianie, po każdej walce, też postać, znaczy osoba, z którą się wymieniliśmy, pojawi się na Festiwal Plazi i będziemy mogli zdobyć dodatkowe Festiwal Coinsy, to raz. No i też dostajemy kolejnego do Poksa, jakim jest Drifblim. Jest to wyższa forma Drifluna, więc w sumie skorzystam z okazji, że jest szansa na zdobycie jakiegoś Pokemona, którego wcześniej się po prostu nie zdobyliśmy i raczej nie zdobędziemy w dziczy przynajmniej. Tak więc Drifblim, moi drodzy, jest to kolejny nowy Pokemon właśnie z wyspy Melemele, wyższa forma Drifluna. Jest to Pokemon taki też balonowy. I po prostu jego ciało po prostu składa się z duszy i gazu. Także więc kiedy jego ciało się jakby zacznie rozlatywać, to zabiera ze sobą ludzi i Pokemony? Ot ciekawe. Dobra, w każdym wymianie oczywiście gra się zapisuje. No i dobra, ja na razie wyjdę na moich Pokémon Moon, żeby dać Fibasowi pewien przedmiot. A przedmiotem tym będzie pewien itemek, który umożliwi właśnie temu Pokemonowi ewolucję. Otóż właśnie, jeżeli Fibas trzyma przedmiot, jakim jest Prism Scale, którego oczywiście w grze można zdobyć i to całkiem sporo, bo ja na swoich Moonach mam 4, no to możemy właśnie go ewoluować w ten sposób. No więc łączymy się ponownie. Także zaraz nastąpi kolejna wymiana, tym razem drugi gracz decyduje, co robimy, no to się wymienimy. Dobra, więc Fibas z Prism Scalem teraz wróci, a ja z kolei oddam Drifblima, bo po co mi on? Na 50. poziomie, takim by bić się, on by zresztą nie chciał mi słuchać nawet, choć mógłbym nawet wam to pokazać, jak to wygląda, no ale już trochę za późno. O tym pomyślałem, tak więc Drifblim wraca do mojego zapisu z Pokémon Moon, a z kolei z moich Moonów leci do mnie z powrotem Fibas. Tak, tylko że tym razem trzymający przedmiot, który sprawi, że będzie ewoluował. To jest jedna z możliwych dróg ewolucji poza level upem, poza użyciem określonego przedmiotu. No to właśnie można też dać określony przedmiot i się po prostu Pokémonem wymienić, wtedy też on będzie ewoluował. Tak więc witaj z powrotem Fibas. No i Fibas ewoluuje. Im szybciej ewolniemy Fibasa, tym lepiej. Choć na moment obecny nie zna żadnych ataków, więc jego trening może być dość trudny. Ale okej, więc mamy kolejnego nowego Poksa, jakim jest Milotic. Tak jest.
No i moi drodzy, Milotic jest kolejnym nowym Pokemonem. Jest to właśnie wyższa forma Fibasa. Z takiej oto brzydkiej ryby rodzi się jeden z najpiękniejszych, przynajmniej tak mówią, Pokemonów, jaki tylko może być. Dobra, więc dane o Milotiku zostają dodane do naszego deksu, więc jest to Pokemon tender, czyli taki delikatny. Zamieszkuje, znaczy jakby wije się po dnach dużych jezior. Powiada się, że ci, którzy mają serce czyste, pełne miłości, są w stanie, albo że one są w stanie wzbudzić w sercach miłość i je oczyszczać. No to ciekawe. No i po ewolucji Milotic poznaje atak Water Pulse. Więc będzie czym atakować, już nie mamy tylko Splasha. No okej. No i to w sumie tyle, co chciałem zrobić, jeśli chodzi o wymiany, tak więc wymianę kończymy. No i w sumie też tyle, to będzie w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, tak więc jeszcze tylko odeślę te nadwyżkowe boksy do boksów. Mianowicie, w sumie to tylko wishy-washy, a z kolei trenować będziemy Milotica, no i w sumie też możemy się mu przyjrzeć, bo Milotic ciekawym Pokemonem jest. Także tak, Milotic. Co możemy o nim powiedzieć, bo on bardzo, przynajmniej powinien mieć, jeszcze mam naturę obniżającą specatak, to po prostu pięknie, ale i tak specatak jest na drugim miejscu, mimo obniżającej go natury, więc ogólnie jest to statystyka bardzo dobra u tego Pokemona. Ma też wysoki Special Defense. No i właśnie umiejętność Marvel Scale, która sprawia, że jeżeli ten Pokemon ma jakiś stan na sobie, zatrucie, poparzenie, coś takiego, to wtedy jego obrona się wzmacnia. Bodajże podwaja albo rośnie o 50%, jakoś tak. No i dodatkowo mam jeszcze nowy atak Water Pulse, który sobie ustawimy może na pierwszej pozycji. Jest to atak o sile 60 wodny, może oszołomić. Tak więc Pokemon ciekawy, którego przyjdzie nam trenować, który wzmocni, mam nadzieję, szeregi naszej drużyny. No okej, w sumie dzisiejszy film jest z serii Pokémon Ultra Moon, to będzie już teraz naprawdę wszystko, tak więc ja z wami żegnam i do usłyszonka w kolejnym filmie z serii, to cześć!